I pozwoliliście na to? W tym szlafroku. No i na chłopaka czeka. Sama mi powiedziała. Tłumaczę ci przecież, że gdyby miało do czegoś dojść, to by mi powiedziała. My rozmawiamy ze sobą, mamy do siebie zaufanie. No to po co tu siedzicie? Bo ona ma tylko 17 lat! No prawie 18, ja byłam jeszcze młodsza. A ty to akurat nie jesteś najlepszym wzorcem do naśladowania. Słucham? Z mojej matką? Mam ci przypomnieć, jak zostałaś tą matką? Czekaj! Poczekaj! Poczekaj! To poczekaj! Powariowaliście! Trzymaj ją! Weź się, spokój! Kochanie, no co ty, no? Na łańcuchu. Co się śmiejesz? Szczerby swoją wystawia, zamiast mnie bronić. Moja córeczka kochana. Nie jesteś jej ojcem. Ale się czuję jak ojciec. I Julka tak samo czuje. 5 minut temu nazwała mnie tatą. Ale nim nie jesteś. Do niedawna sama nie byłaś pewna, kto jest ojcem. Na pewno nie ktoś, kto jest bezpłodny. Wiesz, co zrobię teraz? Odłóżcie ją! Weźcie się, uspokój, kurde! Oszalałeś! Zwariowaliście już kompletnie. Idzie! Zwierzę. Kto? Kamil!